Pytania od widzów. Siemano do wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson i w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie pytania od widzów. Wczoraj zadałem pytania wam na Instagramie, więc zapraszam tam bardzo serdecznie, ponieważ jak widzicie, ludzie z Instagrama mają czynny wpływ na to, co się dzieje na kanale. I to był właśnie ten moment, kiedy poprosiłem was o to, żebyście zadali pytania, a ja na nie podpowiadam. Pytania dotyczące Palionowa, pytania dotyczące tak naprawdę mnie i w sumie czy wszystkiego, ale najwięcej jest w sumie pytania o Palionowa, więc w sumie to sobie wyjaśnimy, bo myślę, że warto wyjaśnić, co dalej i tak dalej, bo ja nie powiedziałem. Po prostu zakończyliśmy Palionowo tym fajnym akcentem, fajnym cinematikiem, który wam się spodobał, których będzie więcej na pewno. Też będzie więcej cinematików, to mogę wam obiecać, że możecie się spodziewać jeszcze jakiegoś innego, nie może w najbliższej przyszłości, ale na pewno kiedyś jeszcze zrobię. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to może zostawić łapkę w górę i zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ odcinki są tutaj już nie codziennie, bo wczoraj nie było odcinka, ale staram się być w miarę regularnym, więc znaczy w miarę, sobie ciągle nagrywałem daily filmy z małymi przerwami co jakiś czas. Teraz może tych przerw pojawić się więcej, o czym dalej będzie w filmie, ponieważ wiem, że takie pytania się pojawiły dotyczące właśnie daily, więc wytłumaczę wszystko w dzisiejszym odcinku, ale i tak może zostawić łapkę w górę i zasubskrybować kanał, będzie mi miło. Przechodząc do pytanek, widzowie, bo pytań zadaliście masa, jak widzicie, mogę tu scrollować w nieskończoność i to dojeżdżam do końca i nowe się ładują. Jest tego tak dużo, nie dojadę do końca po prostu, jest za dużo pytań, więc po prostu podpowiadam na część pytań, które mi się rzucą w oczy. Przepraszam, że nie odpowiem na wszystkie, ale przysięgam, jest ich za dużo. Pierwsze pytanie i już mogę wypowiedzieć się na temat właśnie daily, ponieważ jest pytanie, czemu nie nagrywam nic na kanał Filip Szczypka. Jak wiecie, mam drugi kanał, jest to kanał, który robiłem vlogowo wraz z Jagiełem Wojtinim i tam w sumie z nimi głównie to robiłem. I nie pojawiają się tam filmy, ale będą się pojawiać filmy. Mam taki zamiar zacząć tam nagrywać filmy z tego powodu, że rezygnuję troszkę, odpuszczam ten kanał po to, żeby móc rozpocząć inne rzeczy i robić jakieś inne ruchy w internecie. I między innymi to jest właśnie ten ruch, który bardzo chciałbym zrobić, czyli po prostu nagrać dla was więcej filmów vlogowych, może z siostrą, może solo, może jakiś innych, może cokolwiek, więc tego się możecie spodziewać, że na pewno na tamtym kanale coś się w jakimś najbliższym czasie pojawi. Między innymi chciałbym też tam publikować jakieś nutki, ponieważ już dawno żadnej nuty nie wypuściłem, a na pewno byście chcieli coś zobaczyć z mojego, bo ciągle pytacie o nutki. Takie pytanie też było, już nie będę go czytać, bo były takie pytania, kiedy nuta, nie wiem kiedy, ale kiedyś będzie na pewno, bo mam kilka nagranych i myślę, że można by było nagrać na ich teledysk i coś wam wrzucić właśnie na ten kanał Filip Szczypka. Kurka Kaczuszka zadała pytanie, dlaczego tak się stało, że akurat po wojnie? Dlaczego akurat po wojnie w Palionowie zakończyliśmy Palionowo? Z tego powodu, że nie było lepszego momentu na zakończenie Palionowa. Po prostu nie było. To był najlepszy moment, jaki można było to zrobić, z tego powodu, że Lucifer, Pennywise były bardzo takimi postaciami rozwiniętymi, fabularnie, chyba najbardziej z wszystkich postaci fabularnych były rozwinięte. I po prostu uznaliśmy, że jest to koniec akurat teraz, z tego powodu, że już troszkę się zmęczyliśmy tym Palionowym robieniem ciągle tego samego, bo jak wiecie, robiliśmy to już od półtorej roku. Pewien twórca internetowy, nie będę mówić jaki, ale powiedział kiedyś, że każdy twórca musi tak mniej więcej co rok zmienić trochę swój content, żeby się nie wypalić. My robiliśmy to półtorej roku, więc to było właśnie to nasze mniej więcej, że jeszcze te pół roku wytrzymaliśmy, ale już mamy naprawdę, już kończyliśmy Palionowo wcześniej, czyli w grudniu, pod koniec grudnia, na początku stycznia. Tam było takie zakończenie, wiecie, że Palionowo zostało wysadzone przez Paliona i że to miało być koniec. Wtedy miało być koniec Palionowa, ale wróciliśmy. Teraz już kończyliśmy i na pewno nie wrócimy na Palionowo, bo to zakończenie, które zrobiliśmy, było najlepszym zakończeniem, jakie można było zrobić. Nie dało się tego zrobić lepiej po prostu. Więc nie wrócimy na Palionowo, bo już lepiej byśmy tego nie zakończyli, a nie chcemy tego psuć. Będą się pojawiać inne rzeczy, więc spokojnie, na pewno będziecie zadowoleni. Felicjanczyk zadał pytanie, jakie będą filmy? Pozdro. Pozdro, oczywiście, pozdrawiam. Jakie będą filmy? Różne. Wiecie co, ja teraz chciałbym postawić bardziej na to, żeby właśnie zrobić dla was fajny materiał, jakiś taki bardziej wartościowy, lepiej zmontowany, ale właśnie kosztem tego, że nie będzie to daily, ale w zamian za to chcę robić inne rzeczy, które będą jakby też fajne, ale właśnie w innej sprawie. Między innymi pytaliście też o Chef Shopa, więc mogę wam powiedzieć, że pierwsze ruchy zostały poczynione. I nie wiem kiedy, mam nadzieję, że za niedługo więcej informacji na temat tego Chef Shopa będziecie mogli dostać. Tego, czy to się będzie dalej nazywać Chef Shop, jakie będą z tym plany. Nic na razie nie mówię, bo nie wiem jak będzie. Wiem, że zaczęliśmy nad tym myśleć i robić jakieś kroki w tym kierunku i mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości będę mógł powiedzieć więcej. Z kim mam najlepszy kontakt z Palionowa? O, to pytanie jest bez przerwy. Najlepszy kontakt mam z Dave'em zdecydowanie. No jednak często, znaczy w sumie teraz na Palionowie są tylko trzy osoby. Ja, Dave i Bzyku.
I w sumie z Dave'em i z Bzykiem mam podobny kontakt, bo w sumie gadamy codziennie, gramy razem, czy nagrywamy, nawet częściej nagrywam z Bzykiem ostatnio niż z Dave'em, ale z Dave'em za to częściej gram później, więc no to jest to, że ciężko mi jest stwierdzić z kim, ale przy kontakt po prostu i z Bzykiem i z Dave'em mamy dobry kontakt, to były osoby, które były na Palionowie i gdybym miał wziąć pod uwagę wszystkie osoby, które były kiedykolwiek na Palionowie, to tak czy siak z nimi miałbym najlepszy kontakt. Kiedy będzie odcinek z fanami? No teraz w sumie jest taki odcinek z fanami, bo są wasze pytania. Czy lubię kupować słodycze? Lubię słodycze, ale jakoś nie jestem jakimś fanem, że kurde, słodycze muszę mieć. Tak od czasu do czasu zjem, chociaż bardziej ciasta jakieś wolę zjeść z kawą, wiecie. Dorosłość. Czemu Palion nie nagrywał na Palionowie? 33 Michalina, 32 Michalina zadała. To jest dobre pytanie, na które wam mogę odpowiedzieć. Powód jest bardzo prosty, który w sumie szczerze mówiąc w ogóle mnie nie dziwi. Palion, jak wiecie, ma trzy kanały. Ma kanał Palion, Palion Games i Palion Plus. Fakt, szkoda, że to się nazywało Palionowo bez Paliona, ale... ale rozumiemy to, no jednak Paweł ma trzy kanały, ma kanał główny, na którym robi reakcje, ma kanał Games, gdzie jest na Wojanowicach i na plusie był jeszcze na Palionowie. Z doświadczenia wiem, że ciężko jest robić dwie takie serie typu Wojanowice i Palionowo na przykład. Ciężko jest to robić, bo ja na przykład miałem Palionowo i Łysą Krainę z Wojtinim i z Jagiełem i ta Łysa Kraina też była mocno przeze mnie zaniedbywana, bo to było takie trochę to samo co Palionowo, ale trochę inaczej z innymi osobami i po prostu to już taki mętlik na głowie robiło, że nie chciało się tego robić drugi raz. I ja rozumiem, dlaczego go nie ma na Palionowie, dlaczego go nie było na Palionowie. Miał inne rzeczy po prostu do roboty, zajmował się czymś innym i totalnie to rozumiemy i nie mamy w ogóle o to żalu. To też był jeden z powodów, dla którego zakończyliśmy, no bo po co to się ma nazywać Palionowo, jak tam nie ma Paliona? O to już też wiele razy pytaliście, dlaczego go tam nie ma, skoro to się nazywa Palionowo. No dlatego macie w sumie odpowiedź, dlaczego to skończyliśmy też. Ile miałeś lat, gdy założyłeś YouTube, w sensie kanał na YouTube? Pierwszy film rzuciłem mając 13 lat, to było 6 kwietnia 2014 roku. Wiem, że to było jakieś 5-6 dni po napisaniu testu szóstoklasisty. Taką mam historię, że to zapamiętałem, bo ja sobie wtedy postanowiłem, że dopiero po teście szóstoklasisty założę sobie kanał na YouTube. Tak też zrobiłem, nagrałem wtedy film też pierwszy, wrzuciłem i był tragiczny. Pytanie, czy masz dziewczynę? Nie mam dziewczyny, jestem sam. Ale nie szukam. Czy YouTube bardzo zmienił twoje życie? Jak tak, to na gorsze czy na lepsze? Rosalia Giza zadała takie pytanie. Bardzo zmienił moje życie YouTube z tego powodu, że no w sumie to się stało teraz moją pracą, tak na dobrą sprawę. Nie idę do pracy, wiecie, ja skończyłem szkołę teraz, moi rówieśnicy idą do pracy i tak dalej. Ja nie idę, ja zostaję tu w domu przy tym komputerze, będę przy tym stanowisku stał i nagrywał dla was filmy. O, w ogóle tak swoją drogą to jest pierwszy odcinek, gdzie stoję. Nie nagrałem jeszcze odcinka na stojąco, a ja mam tutaj taki fajny gadżet, że mogę podnosić i obniżać biurko. Więc fajnie, bo więcej takich odcinków będzie można robić na stojąco. Ja fajnie, bo mi się fajnie nagrywa na stojąco. Jest to jakaś taka, wiecie, odskocznia. Ale wracając do pytania, czy zmienił na lepsze, czy na gorsze? No na lepsze mi się wydaje, no wiecie, nie muszę iść do pracy, mogę pracować tu i zarabiać takie same, a nawet większe pieniądze niż normalnie bym mógł zarabiać idąc do jakiejś pracy. Ja ogólnie cieszę się z tego, co mam, bo z moim marzeniem było zostać YouTuberem z wielu przyczyn. Z jednej strony bardzo lubię nagrywać filmy, z drugiej strony jest to dobry sposób na zarobek, no nie będę ukrywał. Po prostu cieszę się, że to mogę robić, no chyba nie ma lepszego wytłumaczenia tego. Zmieniło to oczywiście na lepsze, no w sumie nie ma żadnych minusów tego, że zacząłem robić cokolwiek na YouTubie. Jedyny minus mógłby być taki, że straciłem w jakimś stopniu prywatność, bo przychodzą widzowie pod dom, bo zauważają mnie gdzieś na ulicy i zdarza mi się zrobić zdjęcie. Nie jest to na takim etapie rozwinięte, żeby to mi jakoś bardzo przytłaczało, jakoś bardzo przeszkadzało i żebym jakoś, nie wiem, nie lubił tego i przeszkadza mi to w sumie aż tak, żeby... Znaczy w ogóle mi to... Nie, o kurde, co ja gadam w ogóle? Mi to w ogóle nie przeszkadza, że do mnie podchodzicie na mieście, więc to tak nie odbierzcie. Jeżeli mnie ktoś widzi, to spoko, podbijajcie. Z tym, że po prostu chodzi mi po prostu o to, że są osoby popularne, takie jak na przykład popularny raper Travis Scott, który musi przez miasto iść z obstawą ochrony, bo widzowie go wyhaczają i nie jest w stanie gdzieś przejść. Ja po prostu czegoś takiego nie mam. On myślę, że już jest zmęczony trochę tą sławą i tym, że nie może nigdzie pójść sam. Ja nie mam takiego etapu. Dla mnie to jest po prostu fajne, jak do mnie widzowie podchodzą i tyle. Nie odbierzcie tego na zasadzie, że nie lubię, jak widzowie podchodzą. Spoko, jeżeli mnie widzicie, podejdźcie. Ja sam bym podszedł, gdybym się spotkał, ale no widzę się ciągle ze sobą, więc nie mogę zrobić ze sobą zdjęcia. Tu bla bla zadała pytanie. Ulubiony alkohol. Nie piję alkoholu, nie pijcie alkoholu, jak nie macie 18 lat, nie wolno, ale ja mam 20 w tym roku, więc no co, no, mam ulubiony.
Co ja wam mogę powiedzieć, widzowie? No, whisky lubię. Whisky jest chyba moim na dany moment ulubionym, ale cynamonowa koniecznie. Masz drugie imię? Nie mam drugiego imienia, jest tylko Filip. Dlaczego tak nagle skończyliście palionowo? Ogólnie to palionowo skończyło się tak oficjalnie w niedzielę, tą, która była. A tak naprawdę postanowiliśmy o tym, że kończymy to w niedzielę dopiero w czwartek. Więc to była bardzo szybka decyzja, to było na zasadzie kończymy w niedzielę palionowo. Dobra. Koniec. Cała historia. Nie planowaliśmy tego zrobić tutaj i akurat w tym momencie po prostu akurat się złożyło, że była sytuacja, gdzie można było to skończyć, można było to zrobić tak dobrze. No i tak to zrobiliśmy. Czy będzie jakaś inna seria w Minecraft? Wiecie co, już takich serii nie wiem, nie obiecuję, na razie nie. Na razie chcemy odpocząć od robienia takich rzeczy. Chcemy zrobić coś innego, porobić takie filmy bardziej, wiecie, jednostrzałowe, typu właśnie tu nagrywam Q&A, nagrać dla was film jakiś może ze speedruna, czy Minecraft Bingo, takich rzeczy, które fajnie są i mi się podobają takie odcinki, ja się też przy nich fajnie bawię i mam nadzieję, że wy również będziecie się na nich fajnie bawić, a dodatkowo chciałbym te vlogi zacząć robić na drugim kanale, więc tam możecie, znaczy jeszcze nie idźcie, bo jeszcze ja wam powiem, kiedy macie tam iść, bo na razie tam, znaczy są vlogi, ale stare, więc pewnie już je widzieliście, ale no jak ktoś chce, to może pójść zasubskrybować, już tam być i czekać. Daga zadała pytanie, czy Kloc nie będzie już nagrywał. Wiecie co, Klocem gadałem wczoraj chyba, jak, no wczoraj gadałem z Klocem i wiecie co, to musi być jego decyzja. Ja wiem, że on chce, trochę tak, wiecie, że chce wrócić, ale za bardzo nie ma pomysłu jak wrócić i tak dalej, też nie ma teraz palionowa, musiałby tak wrócić z bomby na byle co. Ja nie będę odpowiadał za Kloca, bo mogę wam tylko powiedzieć tyle, że Kloc rozważa opcję powrotu i nagrywania znowu. Na pewno jeżeli wróci, to wam wyjaśni, dlaczego go tyle nie było, ale no to jest jego jakby sprawa, więc ja wam tyle tylko mogę powiedzieć, że Kloc się nad tym zastanawia, ale nie wiemy, kiedy wróci i czy w ogóle. Pytanie na szybko jeszcze Daga zadała, czy to już jest koniec palionowa na zawsze? Raczej tak, jak już by coś powstało typu palionowo, to na pewno pod inną nazwą, na pewno palionowo raczej jako pod tą nazwą nie. To jest zamknięty temat i jak już to, nie wiem, stworzymy jakiś inny serwer, który się będzie nazywał Słuchawkowo, będzie sezon pierwszy i od nowa będziemy budować historię na troszkę inaczej niż robiliśmy to. Czy Tosia założy kanał na YouTube? Wiecie co, z Tosią? Nie, nie będziemy zakładać nowego kanału jej. Przynajmniej nie teraz, może kiedyś, jeżeli tak już by miało to wyglądać. Na pewno nie teraz, bo nie miałbym tyle czasu, żeby robić swoje ruchy, a jeszcze dodatkowo ogarniać kanał siostry. Jak już, to może w przyszłości, jak, nie wiem, będą mi pozwalały fundusze na to, żeby zapłacić komuś za montaż jej filmów i tak dalej, to może wtedy bym coś takiego zrobił, ale ja nie mam na to czasu aktualnie. Czy pokażesz kiedyś stanowisko? Chciałbym nagrać dla was film ze stanowiska, ale ten film raczej pojawi się na tym drugim kanale vlogowym. Tam właśnie ten content jakoś prędzej chyba wykorzystam niż tutaj, więc spokojnie. Jeżeli tam wystartuje na tym kanale, to jeden z pierwszych filmów powinno być moje całe studio tutaj w sumie, które mam, bo troszkę się tu pozmieniało. Wy co prawda nie widzicie całego, bo jest jeszcze za monitorem, ale tam o wiele mniej się dzieje niż tu. Tu się dzieje najwięcej zdecydowanie. Dobra widzowie, nagrywam to już 25 minut. Dosyć długi odcinek, mam nadzieję, że z tego mi się coś uklei. Myślę, że za jakiś czas mogę nagrać kolejny raz taki film dla was, tylko już może na tym drugim kanale, na kanale Filip Szczypka, z tego powodu, że tutaj no chciałbym się skupić na tych grach, robić inne rzeczy, a jeżeli tamten kanał wypali i tam będę cokolwiek robić, to tam będę też nagrywać takie rzeczy jak Q&A, bo to jest taki bardziej format vlogowy niż gamingowy. Ale tu się pojawia to, bo myślę, że są były rzeczy, które musiałem wyjaśnić dotyczące palionowa. Mam nadzieję, że wyjaśniłem. Dziękuję wszystkim za pozytywny odbiór w ogóle całej serii palionowo i też cieszę się, że odebraliście w sumie negatywnie, ale pozytywnie zakończenie tego palionowa, z tego powodu, że no nie chcieliście, żeby się kończyło, ale dostałem masę wiadomości prywatnych na Instagramie, gdzie pisaliście, że dziękujecie za ten cały czas, który spędziliście przy oglądaniu palionowa, że wam się mega to podobało i że będziecie mieli zawsze taki sentyment z tym związany. Cieszę się bardzo, bo ja również będę miał z tym sentyment związany. Cieszę się również, że mogłem z wami spędzić ten czas właśnie na palionowie przez tak długi czas. Oczywiście nie kończę z nagrywaniem, filmy będą się pojawiać dalej, tylko już po prostu nie palionowo, ten etap został zakończony. A ja wam dziękuję bardzo za oglądanie, widzimy się w następnym odcinku, czy jutro, nie wiem, może pojutrze, ale na pewno się widzimy za niedługo na jakimś kolejnym filmie. Trzymajcie się, pozdro, pa pa!